To nasze ostatnie warsztaty prorocze. Niestety w ten sposób musieliśmy je ułożyć, ponieważ nie sposób było inaczej. Przez rzeczy związane z koronawirusem nie mogliśmy zrobić wyjścia. Być może wyjście jeszcze nastąpi w przyszłym roku szkolnym, żebyśmy troszkę sobie poćwiczyli, ale zasadniczo tematy wyczerpujemy. Dzisiaj zamykamy warsztaty ostatnim tematem. Będę mówił o snach. Najpierw rzecz taka bardzo podstawowa, czym jest sen. Jest stan czynności ośrodkowego układu nerwowego w mózgu, podczas którego następuje zniesienie świadomości. Sen znosi świadomość. To jest w ogóle sprawa związana ze snem. Ja nie będę tutaj sięgał jakby w tematy dalej fizjologii, czy po co ten sen nam jest, bo to jest nieważne, po co nam jest sen dla organizmu. To nas nie interesuje, jeżeli chodzi o te warsztaty. Interesuje nas natomiast, jaki sen ma zastosowanie w stosunku do perspektywy proroczej. A więc tutaj mamy sytuację, że podczas snu wyłącza się nam świadomość. Mózg nam wyłącza świadomość. Czym jest świadomość? To jest podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym człowiek zdaje sobie sprawę z własnych procesów myślowych oraz zjawisk zewnętrznych. Podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym człowiek zdaje sobie sprawę z własnych procesów myślowych oraz zjawisk zewnętrznych, czyli to jest stan, w którym człowiek świadomie myśli i świadomie ocenia sytuację z zewnątrz. To jest świadomość. To jest bycie człowiekiem w stanie myślenia i w stanie oceny sytuacji zewnętrznej. To jest człowiek świadomy. A sen wyłącza tą świadomość. Czyli podczas snu wyłącza się nam system myślenia i system oceniania rzeczywistości zewnętrznej. To się dzieje podczas snu. Człowiek jest nieczynny. Myślowo i człowiek jest nieczynny, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji zewnętrznej. Pierwsza sytuacja związana ze snem. Następuje, kiedy Bóg uśpił Adama, aby wyjąć mu żebro i zrobić z niego Ewę. Tak to nazwijmy. To tam uśpił Adama. Co ciekawe, my nie wiemy, czy ludzie spali później. Czy dopiero zaczynają spać po grzechu? My nie wiemy tego. Bo istnieje opcja, pewne grupy teologów ze sobą się zgadzają, w tym inne się nie zgadzają, że pierwsi ludzie, oprócz tego jedynego precedensu, nie spali. Czyli nie było potrzeby wyłączania ich świadomości i oceny sytuacji zewnętrznej. Bo w ogóle istnieje też, to jest związane z takimi czynnikami, które też wielu teologów podnosi, że no pierwsi ludzie mający 100% czynnego mózgu, oni się nie męczyli. Oni nie mieli problemów związanych z jakąkolwiek formą stresu. Oni nie potrzebowali odreagowywać. Jakby regeneracja, ona następowała w sposób automatyczny. Tacy byli pierwsi ludzie. No a tutaj widzimy, Adam jest uśpiony. Czemu jest uśpiony Adam? Bo trzeba było go wyłączyć. A więc było to coś tak dramatycznego, te powstanie w ogóle tego drugiego człowieka, powstanie tej Ewy, było czymś tak dramatycznym, że trzeba było go uśpić. Rozumiecie? Żeby tego nie przeszedł na trzeźwo. Bo to był jakiś dramat. A coś powstało przeciwnego, rozumiecie? Bo to my tak ładnie czytamy, tam wziął żebro, wyjął, zrobił Ewę, to takie bajkowe wszystko, wiecie, takie ładne, ładnie brzmi. Też się do tego przyzwyczailiśmy, że tak było. Jak to tam było, naprawdę to nie wiadomo. Rozumiecie, jak ta kobieta w ogóle powstała z tego mężczyzny. Generalnie jakoś ona jest wyjęta z niego. W ogóle jest teza też, że kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył go
on stwarza Adama, stwarza człowieka, no ale Ewa jest w nim. To, że jest w ogóle dwoje ludzi stworzonych. No to w ogóle było, to dopiero był twór. Wiecie, ten Adam to był twór dopiero. To było ciekawe. Bo potem to on to dzieli. On, tam jej nie, on jej nie stwarza później, tylko on dzieli. Rozumiecie? Dzieli. Wyciąga ją z niego. Dlatego w małżeństwach najwięcej problemów jest na poziomie w ogóle bycia blisko i na poziomie zależności wzajemnej. Rozumiecie? Bo ludzie są podzieleni. Jest podzieleni. Teraz wejście w ten stan zjednoczenia małżeństwa, ja to zupełnie teraz abstrahuję od tematu, ale chcę pociągnąć temat, do czego był potrzebny. Oni muszą dochodzić do stanu jedności. Bo ten stan jedności to jest stan w ogóle przewidziany przez Boga. Czy w ogóle dwoje ludzi się decyduje na małżeństwo, to decyduje się na trudną sprawę. Naprawdę. Paweł proroczo mówi, chciałbym wam tego oszczędzić. Bo to rozumiecie, o co chodzi? Bo to się tak humanistycznie krzyczy, jakie małżeństwo jest wspaniałe i ono jest wspaniałe, natomiast ile ono tak naprawdę musi przejść, to tylko wiedzą małżonkowie. To tylko małżonkowie wiedzą, ile małżeństwo musi przejść, żeby się ze sobą zgrać. Prawdziwie zgrać, nie tak w kit zgrać, żyć obok siebie, czy rozumiecie, o co chodzi, tylko żeby być jedno. To jest wyzwanie. Bo nastąpiło kiedyś pierwotne podzielenie tego. To ona została z niego wyjęta. I teraz ona tam z powrotem chce mu się dostać. Rozumiecie, o co chodzi? Ona tam chce mu się dostać, tak? A on niekoniecznie chciałby przechodzić ten sam problem, jaki przechodził kiedyś, podczas kiedy wychodziła. Bo to jest głęboko umocowane w jego duchu. Rozumiecie? Traumatyczne przeżycie. Bardzo silne. Trzeba było go aż uśpić, czy włączyć mu świadomość. Sen wtedy pierwszy raz następuje, jakby informacja o śnie w ogóle. Sen to wyłączenie świadomości. Psalm 127:2. On, czyli Bóg, we śnie obdarza umiłowanego swego. We śnie obdarza umiłowanego swego. Jedną z rzeczy, którą prorocy powinni robić, to dobrze spać. Prorok, czy też osoba prorocza, która źle śpi, to się krzywdzi. Rozumiecie, co ja mówię? Jeżeli jesteś osobą proroczą, czy też prorokiem na urzędzie, czy osobą proroczą, to musisz dobrze spać. Bo wtedy Pan obdarza cię. Musisz pozwalać, aby twoja świadomość była wyłączana. Widzicie, jakie to jest ważne? Ja kiedyś w ogóle uważałem, że na sen szkoda czasu. Szkoda czasu na sen. Ale ten werset mnie przeszył kiedyś. Przeszył mnie ten werset. Lata temu. Ja przez wiarę potrafiłem spać godzinę w ciągu doby i dalej iść przez życie. I tak to trwało i trwało i trwało. Dwie, trzy godziny spałem. Był taki rok, co tak spałem. Dużo się modliłem wtedy, w nocy. A potem dotarł do mnie ten werset i Bóg powiedział do mnie, ucz się spać. To nie było dla mnie proste. Powiem szczerze, że do tej pory się tego uczę. Ale kiedy mogę, to śpię. Rozumiecie mnie? Ja kiedy mogę, to śpię. Ja w ogóle wszędzie śpię, gdzie mogę. Ja w ogóle tak funkcjonuję. Ja w ten sposób sobie organizuję wypoczynek, różne rzeczy. Ludzie chcą coś tam zwiedzać, coś tam robić, a ja chcę spać. Naprawdę. Ja mogę pojechać na koniec świata, w piękne miejsce, i się położę, gdy tam spał. Ja nie będę miał parcia, żeby tam w ogóle, wiesz, w rafie koralowej siedzieć. Może gdy się położyć, nogi będzie mnie tą wodę mielić. A ja będę spał, bo we śnie obdarza mnie Pan. Ja w to wierzę. W to trzeba wierzyć, że we śnie obdarza Pan.
Nie, że sen jest taką wypadkową naszego życia, bo tak wiele mamy do zrobienia. Świadomość może stać na drodze wglądu w duchową rzeczywistość, dlatego sen jest pomocny w tym względzie. Nasza świadomość, do naszej świadomości dociera się inaczej. A kiedy się świadomość wyłącza, można dotrzeć inaczej. Rozumiecie? Pewne rzeczy będą zobrazowane w Twoim życiu za pomocą świadomości. Inne muszą być zobrazowane bez Twojej świadomości, bo Twoja świadomość stanie okoniem. Będzie chciała się przeciwstawić. Na przykład natychmiast zracjonalizować zjawisko. Natychmiast zracjonalizować. Możesz być, nie wiem, jak duchowym człowiekiem, a Twoja świadomość będzie chciała natychmiast zracjonalizować zjawisko. Są takie ruchy, takie bardzo świadome w Polsce, chrześcijańskie. I tam nadprzyrodzone zjawiska w zasadzie w ogóle są niedopuszczalne. Bo ich świadomość tego nie ogarnia. Rozumiesz? Mówisz do nich, że Cię tam odwiedził anioł, a oni patrzą na Ciebie. Rozumiesz? W największym w Polsce kościele zielonoświątkowym oficjalnie się mówi o tym, że chrześcijanin nie może mieć demona i że jego stany to są stany psychiczne. W największym kościele zielonoświątkowym w Polsce. I się tam prowadzi terapię psychologiczną. W drugim, który jest też w drugim kościele ewangelicznym, który jest w ogóle największym kościołem ewangelicznym w Polsce, też się systematycznie prowadzi terapię psychologiczną, stricte psychologiczną terapię. Dlatego, że tam świadomość jest jedyną rzeczą, tak? Która jest brana pod uwagę. Oczywiście nikt nie powie oficjalnie, że nie ma duchowych zjawisk, tam się tak nie mówi, ale nie praktykuje się tego czymś. Sny to swobodnie płynące obrazy w Twojej wyobraźni. Swobodnie płynące obrazy. Wyobraźnię dał Ci Bóg. Rozumiecie to? Czy ktoś z Was nie rozumie tego, że wyobraźnia jest dana od Boga? To jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli, bo teraz bo musicie zrozumieć, że sny, one są na poziomie wyobraźni. Kilka słów na temat wyobraźni. Wyobraźnia jest przestrzenią w naszej duszy, rozumiecie? To jest część naszej duszy, która to przestrzeń jest przez Boga przeznaczona do tego, aby wizualizować obrazy będące odzwierciedleniem prawd Bożych. Do tego służy wyobraźnia i do tego od początku była. W tej wyobraźni kreujemy rzeczywistość. Rysujemy, wyobrażamy sobie zjawiska. Rozumiesz? Bo łatwiej jest wtedy wierzyć, kiedy się coś widzi w swojej wyobraźni. Patologią wyobraźni jest fantazja. Fantazja jest to wypaczony element wyobraźni, którego używaliśmy przez całe nasze życie i produkowaliśmy tam obrazy, jakie nam się podobało. Fantazjowaliśmy. Rozumiesz? I fantazja jest rzeczą chorą. Wyobraźnia wymaga uzdrowienia z fantazji. Jak się będziesz modlił, jak masz problemy z fantazją, to się módl, żeby Twoja wyobraźnia została uzdrowiona z fantazjowania. Ale wyobraźnia Twoja musi pracować na pełnych obrotach, ponieważ tam wizualizujesz różnego rodzaju zjawiska. I również tam swobodnie przebywają sny. Gdy wyobraźnia pozbawiona jest kontroli świadomości, sny mogą swobodnie się tworzyć.
Bo kiedy wyobraźnia nie jest pozbawiona świadomości, czyli świadomość cały czas góruje, to wtedy wyobraźnia jest ograniczona. Czyli to, jak twoja wyobraźnia działa pod wpływem świadomości, to jest, nie wiem ile, trudno mi powiedzieć, ale jakiś procent jej możliwości. Dlatego trzeba wyłączyć świadomość. A jedyną legalną formułą wyłączania świadomości jest sen. Bywają też inne formy wyłączenia świadomości, jakby zgrupowane w takiej formule popularnie nazywanej zachwyceniem, ale to są krótkotrwałe elementy i zdarzające się raz na jakiś czas. Ktoś pada pod mocą, traci świadomość, rozumiesz? Czy traci świadomość w innych warunkach podczas modlitwy, tak? Nie wiem, kto z was miał takie przypadki, że modliłeś się, myślałeś, że minęło 5 minut, a minęło 5 godzin. Tak, rozumiesz. Ja się modliłem, myślałem, że patrzę na zegarek, za chwilę przepatrzę, 5 godzin minęło. Mówię, ale jazda. Rozumiesz. Ja myślałem, że to minęło z 5 minut. Ja mówię, w językach się modliłem w nocy kiedyś, nie? Ten czas, przeleciał ten czas. Straciłem świadomość, nie? Straciłem świadomość. Ale są przypadki rzadkie, one się zdarzają. Natomiast sen jest systemem naturalnym i stałym. Pamiętaj, rzeczy budujemy na rzeczach stałych, rzeczy Boże, nie na przypadkach, dlatego nie budujemy na cudach, tylko budujemy na ruchu wiary, a cuda się zdarzają nam przy okazji, przy tym wszystkim, tak? Sny mogą być nic nieznaczącymi obrazami lub mieć mniejsze lub większe znaczenie, więc od razu z gruntu zbijamy informację, że wszystkie sny coś znaczą. Są dzisiaj ruchy chrześcijańskie, które wykładają wszystko jak leci. A to jest bzdura. Się nie wykłada tak. Bo wiele snów nic nie oznacza. Nic nie oznacza. Wczoraj na przykład zobaczyłem zdjęcie najbrzydszej księżniczki na świecie. Jak chcecie zobaczyć, to sobie wbijcie w Google. Najbrzydsza księżniczka na świecie. Żyła na przełomie XIX i XX wieku, miała wąsy i była brzydka jak grzech. Rozumiecie? Natomiast historia opowiada o tym, że miała masę adoratorów i nawet niektórzy popełniali samobójstwo, aby tą księżniczkę pojąć za żonę. No ja sobie tą księżniczkę zobaczyłem, ta księżniczka, perska księżniczka, Iranka. Zobaczyłem tą perską księżniczkę i się strzemnąłem. Rozumiecie? Po wysokowęglowodanowym posiłku w ogóle przyśniła mi się ta księżniczka. Rozumiecie, o co chodzi? Kurczę, mówię, jaka jazda. Rozumiesz? Mówię, to nie był za przyjemny sen. To był jeden z tych snów, które chce się zapomnieć. Jak spojrzycie w jej twarz, no to zobaczycie. Nie mówiłem brzydka jak grzech. W ogóle szok. I teraz o co chodzi? Czy ten sen coś znaczył? Nic nie znaczy. Nic nie znaczy. W mojej świadomości przyjąłem informację o takiej, a nie innej osobistości. Następnie wyłączyła mi się świadomość, tak? I w mojej, ponieważ było to silne doznanie mimo wszystko, nie możecie powiedzieć, że to jest słabe, to silne doznanie, prawda? Jakoś te zmysły zostały głęboko poruszone i to niestety wpadło do mojej wyobraźni, bo w wyobraźnię wpada wiele takich rzeczy, które przeżywamy. No i dziękuję bardzo. I się przyśniła. Tak? Dobrze, że się przyśniła tak jeszcze w ogóle w taki sposób, że tak powiem, bardzo nie angażujący się w moje życie. Tak? Bo nie wiem w ogóle, jakbym potem się zachowywał, jakbyś było inaczej. A więc takie są sny. Są jedne nic nieznaczące, inne są znaczące mniej lub więcej. Te, które nic nie znaczą, są reakcją na nasze przeżycia. Co mówi Księga Kaznodziei Salomona 5.2? Z wielu zajęć przychodzą sny. Z czego przychodzą sny? Z wielu zajęć. Zajęć czego? Zajęć umysłu. Czyli tym, czym się zajmuje umysł na różnych odcinkach, to powoduje wiele snów.
Kaznodzieja dawno ten temat rozwiązał i nie musimy się w tym grzebać. Dlatego bardzo was proszę, nie angażujcie się nigdy w ruchy, które wykładają wszystkie sny. A jak ktoś wam w ogóle powie, że wszystkie sny potrafi wykładać jakiś brat czy siostra, to weźcie go na bok i zaproponujcie mu uwolnienie. Bo jest to sprzeczne z tą prawdą, która jest jasna i klarowna, że z wielu zajęć przychodzą sny. I z tym się trzeba pogodzić, bo to powiedział Bóg. Nadawanie im rangi takim snom doprowadza do problemów. Kaznodziei 5:6. Gdzie jest wiele snów, tam jest wiele słów i wiele marności. Gdzie jest wiele snów, tam jest wiele słów i wiele marności. To znaczy, że te nic nieznaczące sny, kiedy zostają wykładane przez dziwnych ludzi, to przynoszą jedynie patologię i nie dają w duchowej rzeczywistości zupełnie nic. Powstaje marność. Rozumiecie? Te, które mają znaczenie, są pomocne w takich czterech elementach. Po pierwsze, w złapaniu refleksji nad różnymi wydarzeniami. A więc sny, one mogą ci pomóc w złapaniu refleksji, czyli w takim obejrzeniu pewnych zjawisk, które w twoim życiu powstają, z pewnej perspektywy. Sen ci na to pozwala. I musicie umieć to rozpoznawać. I tutaj już wchodzimy w tą sferę snów, które mają znaczenie. Również, po drugie, w złapaniu perspektywy oceny rzeczywistości. Czyli my nie tylko już tutaj się zatrzymujemy, ale potrafimy na podstawie jakiegoś snu ocenić pewne sytuacje. Nadać im rangę lub rangę odebrać. Po czwarte, to było po trzecie. Pierwsze to było złapanie refleksji, po drugie to było złapanie perspektywy i po trzecie to jest oglądanie proroczej rzeczywistości w snach. I tutaj wchodzimy na coraz głębszy teren, bo w snach można oglądać duchową rzeczywistość i tą duchową rzeczywistość można odpowiednio proroczo odbierać. I sny nam w tym pomagają. No i po czwarte, odbieranie od Boga różnych informacji. Czyli w snach również centralnie możemy odebrać informacje od Boga. Nie tylko na zasadzie oglądu duchowej rzeczywistości, ale bezpośrednio od Boga odbierać informacje również możemy w snach. Sny są zależne od wielu czynników. Po pierwsze nasz stan duchowy, po drugie nasz stan psychiczny, po trzecie nasz stan fizyczny. Stan duchowy to przede wszystkim jest związany z poznaniem i z powołaniem. A więc sny mają, na sny ma wpływ na stan duchowy. Czyli zależy, kim ty jesteś w królestwie i zależy, ile ty wiesz w królestwie. Zależy, kim jesteś, czyli też dokładnie ile znaczysz i ile ty wiesz. Zupełnie inne sny będzie miał prorok na urzędzie. Zupełnie inne sny będzie miała osoba prorocza, a zupełnie inne sny będzie miała osoba, która nie posiada funkcji proroczych. Zupełnie inne. Zupełnie inna będzie ranga tych snów. Są osoby prorocze, na przykład, które notorycznie mają sny. Mają ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. W zasadzie ciągle te sny się przez nie przewalają. Oni je świetnie pamiętają, oni potrafią je opisywać i tak dalej. Inni ludzie tak nie mają. Tutaj mamy jeszcze ten aspekt tego, ile ty wiesz. Im więcej ty wiesz Bożych prawd, tym więcej jesteś w stanie za pomocą snów odbierać z duchowej rzeczywistości. Ponieważ duchowa rzeczywistość, ona się składa z różnych modułów,
związanych z prawdami. I teraz ty, jak nie znasz fundamentalnych prawd, to ty nie umiesz tego w ogóle czytać. To jest dla ciebie nieczytelne. W śnie to będzie nieczytelne. Bardzo ważną rzeczą są nasze stany psychiczne, czyli nasze emocje, przeżycia, osobowość i zaburzenia. Emocje są w stanie mieć ogromny wpływ na sny. Jeżeli jesteś rozedrgany emocjonalnie, to się może odbić na twoich snach. Ci, którzy z was jesteście w grupie wstawienniczej, to wiecie, że kiedy rozmawiamy i dajecie mi sygnały o tym, co wam się śniło, to już wiecie, że macie diagnozować swój stan emocjonalny, który macie w tym czasie. I wielu z was bardzo dokładnie to robi, skrupulatnie to robi. Przeżyłem w tym czasie to i to, na przykład, i miałem takie i takie sny. Rozumiesz? Ktoś mi umarł, ktoś, coś się tam stało i miałem taki sen. I to jest już wytyczna do oceny tej sytuacji. Osobowość jest bardzo ważna. Ludzie mają sny zgodne ze swoimi osobowościami. Ja jeszcze nie słyszałem nigdy, naprawdę nigdy mi się tak coś nie zdarzyło, żeby ktoś miał sny takie sprzeczne, wprost proporcjonalnie do swoich osobowości. Rozumiecie? Ja mam zawsze, jak ja mam sny, to te sny odpowiadają mojej osobowości. Ja coś tam w ogóle zawsze przewodzę, coś tam zdobywam, coś tam robię, ja nigdy tam nie jestem gdzieś pod kimś, gdzieś tam, rozumiecie, to jest w ogóle, bo to jest niemożliwe dla mojej głowy. Moja głowa nie pomieści takiego zjawiska. Ona nie umie po prostu, nie jestem za krótki na to. Rozumiecie? Ja nie umiem. I w tych snach to się odbija później. Inaczej będą miały osoby o łagodnym usposobieniu, inne, bardziej cholerycy będą mieli inne w ogóle te formuły, osoby bardziej zdecydowane będą inaczej te sny przeżywały. Osoby mniej zdecydowane, jeszcze inaczej. Rozumiecie? No tutaj mamy też do czynienia z zaburzeniami, czyli mamy tak, że jeżeli jest jakieś zaburzenie na poziomie psychiki, no to w tych snach to też się odbija. To się odbija. Jeżeli są różnego rodzaju formy poniżenia, różnego rodzaju formy odrzucenia, niskiego poczucia własnej wartości, nie wiem, lęki jakieś, to wszystko się w tych snach odbija. O tym mówiliśmy przez cały ten rok, jak wygląda też osobowość prorocza i jakby też informacja prorocza, jak jest przyjmowana na przykład przez osobę, która nie uporała się z lękami. No osoba lękowa, ona będzie najczęściej miała informację o tym, że coś się stanie, coś się wydarzy, szlak kogoś trafi. Wiecie, o co chodzi? Tak, to jest normalne. Ona jest w lękach, ona w lękach funkcjonuje. I ona nie będzie widziała na przykład w ogóle, wiesz, nie odbierze z duchowej rzeczy, to nie znaczy, że ona nie odbiera prawdziwej rzeczy, to znaczy, że ona odbiera ten rodzaj elementu, który może nastąpić, bo jak już doskonale wiecie, ci, którzy tutaj jesteście od początku, że perspektywa prorocza pokazuje nam opcje. To są opcje, a nie stany ostateczne. My nie żyjemy w epoce Starego Testamentu, że mamy stany ostateczne. Tutaj nie ma stanów ostatecznych. Tutaj nie ma czegoś takiego. Ktoś do mnie przyjdzie i powie, miałem sen, że umrzesz. Ja mówię, to dobry sen, no kiedyś umrę. Ale nie, ja miałem sen, że umrzesz w przyszłym roku. Nie, no ja umrę, kiedy będę chciał. Jak to umrzesz, kiedy będziesz chciał? No tak, no umrę, kiedy będę chciał. A ty nie czytasz Pisma Świętego? Jest jak w napisane, tak? Że mogę przedłużać swoje dni. Więc nie ma takiego czegoś, że ja umrę. Ty mógłbyś do mnie przyjść prorocem i powiedzieć, umrzesz w przyszłym roku, jeśli, prawda, i tutaj następuje informacja, nie załatwisz tej i tej sprawy w swoim życiu. I ja to rozumiem. I tutaj mamy kompleksową formułę informacyjną. I to jest zdecydowanie prawidłowa rzecz.
umrzesz, Arturze, jeżeli nie załatwisz tej sprawy, to umrzesz w przyszłym roku. No to teraz Artur powinien zwinąć tyłek w troki i zacząć się zajmować pokutą w tym temacie, na przykład, jeśli uznał w ogóle tego proroka, tak? Na przykład. Ale nie ma, że tam umrzesz, bo tam pan powiedział. Że tak nie pan nie mówi tak od 2000 lat. Czy skończymy takie wypowiedzi pana? Prorok dzisiaj nie od... ale lękliwy prorok to takie rzeczy będzie odbierał. Rozumiesz? Odważny prorok, człowiek chodzący w odwadze, on zawsze odbierze informacje z drugiego końca tego zjawiska. Bo tam jest kilka opcji w życiu. To jest kilka opcji. Rozumiecie? Dzisiaj wszystko jest opcjonalne, bo to zależy od naszej wiary w Boże prawdy. Takie jest życie nowego stworzenia. Nowe stworzenie to nie ma czegoś takiego, że jest predestynacja od A do Z, wszystko wycięte, każda rzecz, proszę Ciebie, no bo w takim razie to trzeba usiąść na dupie i siedzieć i koniec, no bo to coś robić. Jak to wszystko jest dokładnie zaplanowane od A do Z, tak? To zróbmy to w Tesalonice i czekajmy na powrót Pana. No. Oni nawet przestali pracować. Aż Paweł musiał list do nich napisać. No przecież dla napisał list, bo nie pracowali. No po co list napisał, ten cały nic został napisany. Bo cały spór przestał chodzić do roboty. To Paweł napisał list do Tesaloniki. No poczytajcie ten list sobie. No. Przecież położyli do góry kołami i on czekali, aż Pan wróci. No Paweł mówi, no zaraz, no spokojnie. No, no jak? Kto nie pracuje, niech też ten nie je. No mówi do nich. Taki apostoł musiał informację dać. Mówi, nie chcecie pracować, to nie będziecie też jeść. Rozumiesz? To nie był list pisany od jakiejś tam, od strony, bo rozumiecie, te listy Pawłowe są pisane dlatego, że była taka potrzeba. Paweł zakładał kościoły, w kościołach się jakieś Kongo zaczynało, to Paweł listy pisał w ogóle do nich. Rozumiesz, o co chodzi? A nie dlatego pisał, bo on tam teologię chciał jakieś im w ogóle powiedzieć. Nie. A więc to widzimy, że wszelkie zaburzenie, ono też jest w stanie doprowadzić do tego, żeby mieli pewne wykrzywienia na poziomie snów. No i kondycja fizyczna jest mega istotna. A więc nasze stanie fizyczne, przemęczenie. To, że dziewczyna ma okres albo stan przed okresem, to zupełnie inne sny. Rozumiesz? W ogóle to, albo że jakaś inna sytuacja trudna następuje w życiu człowieka. Jakaś trauma. Albo jakiś, nie wiem, cokolwiek fizycznie, choroba. I na to musimy zwracać uwagę. Jak odczytujemy sny? Trzy główne, podstawowe rzeczy. Zgodnie z prawdą, po drugie zgodnie z miłością, po trzecie zgodnie z wiarą. Tak się czyta sny. Nie można brać snu i tego snu po prostu w ogóle i ten sen, bo tak mi się śniło. Zbadaj to, co ci się tam śniło. Zgodnie z prawdą, zgodnie z miłością, zgodnie z wiarą. To te rzeczy, one muszą w ogóle przechodzić przez filtr tych w ogóle zagadnień. Jeżeli coś jest niezgodne z prawdą, to to nie może być przez ciebie ujęte jako pewnik. No my nieraz ktoś przychodzi i mówi, takie coś mi się śniło. Ja mówię, ale to jest nieprawda. Jak nieprawda? Ja mówię, no pokażę ci prawdę. No jest prawda, tak, tak i tak wygląda prawda. A więc to, co ci się śniło, to w żaden sposób nie jest w stanie przejść tego filtru. Również temat miłości. Często ludzie się na przykład z kimś pokłócą w kościele. Albo mają z nim jakąś inną sprzeczkę, albo coś tam. I potem sny mają. Rozumiesz? Miałem sen o tej osobie. A pokłóciłeś się z nią? No tak, wymieniliśmy zdania, tak się rozstaliśmy w takiej niefajnej atmosferze. I miałeś sen o tym, tak. I co? I co w tym śnie było? No, że musi w jego życiu coś tam się zmienić. A nie naprawdę? Taki sen miałeś. I uważasz, że co to jest? A pan mi powiedział. A nie, tak. Nie powiedział ci pan, bez przesady. Miałeś taki sen. Rozumiesz, co chodzi? Twój stan obecnie przekracza granice miłości. Dlaczego? Jesteś zły na tego człowieka.
po prostu. Masz coś do Niego i Ci się śni. Rozumiesz? Śni Ci się w ten sposób, że trzeba Go jakoś ukarać. Korektą, rozumiesz, słowem, czymś tam. U nas się tego już tak nie praktykuje, bo ja staram się to tępić. Ale w większości kościołów charyzmatycznych ludzie takie przychodzą do siebie i takie rzeczy mówią. Nie? Miałem taki sen o tobie i wysmaruję mu sen. A ten jeszcze tamten słabszy jest albo w jakiejś trudniejszej sytuacji i się patrzy na niego. I to wiem, uświadamiam sobie, tak, on tutaj słowo wiedzy, tutaj prorokuje, sen miał do mnie. Jeszcze co? Nie. Po co ty ten sen opowiedziałeś? No bo mi się przyśni. Człowieku, wiesz, ile osób mi się śni i kto mi się śni, w jakich sytuacjach. Jak ja miał, mi się takie głupie rzeczy śnią czasami z ludźmi, bo jestem ludźmi otoczony. Żyję w tej społeczności, jestem otoczony ludźmi, tak? Znam tych ludzi. Ci ludzie też mi się śnią. A że przy okazji się na coś obejrzę, jakiś głupi kabaret, rozumiesz, to potem mi się śni coś i jest twarz kogoś z kościoła na przykład. Rozumiesz? I co, to ja mam bezpośrednio mieć przełożenie na to? Nie. 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 Ja muszę to zbadać. Również, czy to jest zgodne z wiarą. Czy to w ogóle przechodzi ten cały system wiary. Sny mogą być jednoznaczne informacyjnie lub mogą być składową różnych informacji. Czyli one mogą być same w sobie informacją duchową, a mogą być składową czegoś, częścią. Jakimś puzzlem. Dlatego, że bardzo jest ważne, że jeżeli masz sen, nie wiesz, co się dzieje, bo na przykład nie jesteś osobą stricte proroczą, że masz bez przerwy jakieś sny i nie rozwinąłeś się w interpretacji tego wszystkiego, to dobrze jest dzielić się tym z kimś. Masz swojego lidera, rozmawiasz. Mówię, słuchaj, miałem taki sen. Nie zaniedbuję też tego. Rozmawiam o tym, prawda? Śniło mi się to. Bo to może być część czegoś. To znowu przytoczę grupę wstawienniczą. Jest często tak, że ludzie mają bardzo spójne ze sobą rzeczy. Ten ma wizję, ten ma sen, ten ma jakieś słowo i to się wszystko składa w pewną całość, która pozwala nam stawać do tego, aby się modlić wstawienniczo o jakąś sytuację. Sny są wyraźne lub symboliczne. Nie zawsze są wyraźne i nie zawsze są symboliczne. Jest bardzo różnie. Mogą być wyraźne, mogą być symboliczne. Wyraźne to znaczy, że przekazują jasną, klarowną informację. A mogą też być pełne różnych symboli. Rozmawialiśmy o symbolice ostatnio, mówiliśmy o tym. I to trzeba umieć czytać. Trzeba to umieć dopasowywać. Jak postępować ze snami? Po pierwsze, zapisujemy sny. Miej taką manierę, że masz w pobliżu zawsze kartkę i długopis. I maleńką latareczkę, żeby nie budzić domowników. Rozumiesz? Wstań, zapisz ten sen. Jeżeli całego nie jesteś w stanie spisać, tak? To zapisz chociaż kluczowe rzeczy, żebyś rano pamiętał, bo możesz nie pamiętać rano. Takie są nauczania, że jak sen jest taki, co się go zapomina, to nie jest od Boga. To jest głupota. Bóg dał ci kartkę i papier i powiedział zapisz. Tak Biblia powstała. Rozumiecie? Do pewnego momentu oni ją ustnie przekazywali, a potem w ogóle zaczęli ją spisywać, bo zaczęli zapominać. Po prostu. Tak powstała Biblia. Pisma zaczęły powstawać, bo ludzie zaczęli zapominać objawienie. Z tego powodu powstały pisma. Bo lata, setki lat ludzie objawienie przekazywali z ojca na syna. W cudzysłowie, opowiadali sobie, rozumiecie? Siedział Adam, wyrzucony z raju i opowiadał swoim synom, że był w raju. Jak to było dobrze? Rozumiecie? Zerkał na matkę z boku. To już ode mnie.
To z pokolenia na pokolenie było przekazywane. I tak szło, 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 zaczęli zapisywać. Przede wszystkim księgi mojżeszowe, to nigdy Mojżesz nie zapisywał. To wziął kiedyś, ktoś później spisał. Bo to są księgi spisywane dużo później niż żył Mojżesz, nie? To nie są w czasie Mojżesza życia spisywane księgi, księgi mojżeszowe. Absolutnie. Ktoś to spisał. Ciekawe też jest to, że ktoś to spisał w ogóle tysiące lat, bo przez tysiące lat jest to przekazywane z ust do ust, a dopiero potem ktoś to spisuje, nie? Już nawet sam ten fakt powinien dać ludziom dużo do myślenia. Tak? Że wiele rzeczy, które zostały spisane, to zostało spisanych tyle, ile oni pamiętali już w ogóle z tego wszystkiego. To Bóg wie jedyny, ile to w ogóle ludziom na początku przekazał ten Bóg. Wiecie? Jaki tam był materiał przekazany. Bo to, co spisane, to w ogóle to kupę pozapominali tego, wiesz? Bo to w głowach się nie mieści taki materiał, wiesz? A więc po pierwsze zapisujcie, po drugie rozważajcie. Sny rozważamy. Zastanawiamy się nad nimi. Modlimy się. Bierzemy sen i się modlimy o sen. Boże, co to jest? Poucz mnie, Duchu Święty. Jeżeli nie wiem tego wyraźnie, poucz mnie. Jeżeli widzisz, że w Twoim środowisku jest ktoś, czy jakaś grupa osób, czy kto jakby szerzej porusza się w tej interpretacji, podkreślam, interpretacji, to niech Ci pomoże w tym. Czasami sam sobie poradzisz, czasami ktoś będzie musiał Ci pomóc. No i właśnie tutaj interpretacja. Interpretacja to nie jest wykład. Nie ma czegoś takiego jak wykład snu. Tak samo jak nie ma wykładu języków. To jest interpretacja, że my interpretujemy pewne zjawisko zgodnie z bieżącym prowadzeniem Ducha Świętego. Częstokroć jest tak, może niektórzy z Was to zauważyli, jeżeli to robicie już skrupulatnie, zapisujecie sny, to częstokroć może być tak, że sen, który miałeś gdzieś tam na początku roku, on został przez Ciebie zinterpretowany wtedy w jakiś sposób i to było słuszne. Dzisiaj natomiast po roku, przypominając sobie ten sen, zaczynasz zauważać pewne aspekty, których wtedy nie widziałeś i on Ci coś innego dzisiaj pokaże. To będzie inna strona interpretacji tego snu, która wymagała pewnego czasu i Twojej dojrzałości, abyś mógł w ogóle tą rzecz ocenić. Po prostu. To tak samo jak jest modlitwa innymi językami, jest poselstwo na językach i następuje jedna interpretacja, druga i trzecia na przykład. Tego samego, tej samej wypowiedzi duchowej. Bo to nie można miary ludzkiej przyłożyć do rzeczy duchowych, to jest inna miara. Jeżeli w snach pojawia się ktoś, jakaś osoba i w ogóle totalnie jest to wszystko od czapy, nie potraficie tego zinterpretować, to się wam w nic nie łączy, ale jednak macie wewnętrzne przekonanie, żeby się modlić, że to jest ważne, ten sen, to módlcie się w innych językach, na podstawie tego snu. Weźcie ten sen, powiedzcie: Boże, przyśniła mi się w tym śnie ta i ta osoba. Będę się teraz modlił w jej intencji. I módlcie się w jej intencji. Jeżeli jakieś zjawisko się wam w ogóle pojawi i w ogóle nie potraficie tego zinterpretować, weźcie ten sen i módlcie się w intencji tego zjawiska. Nie wiem, jakiś budynek się zawalił, coś tam się zrobiło. Wy nie wiecie, co to jest, bo nie wiem, ja w ogóle nie mam pojęcia, co tu chodzi. To módl się w innych językach. Na pewno się będziesz modlił zgodnie z Bożą wolą. Sny muszą być przez was traktowane w ten sposób i w ten sposób, jak będą traktowane, one będą dawały wam największą, będą najbardziej miarodajne. Musicie się tego uczyć z Duchem Świętym, bo
To jest temat nieskończony. O symbolice mówiliśmy, mówiliśmy o tym, w jaki sposób rzeczy ze sobą trzeba też łączyć. I musicie teraz te rzeczy stosować. Śnijcie w sposób bardzo mądry. Nie bagatelizujcie też snów. Ale też badajcie je i rzeczy, które są pospolite, odrzucajcie. Rozumiecie? Przyglądajcie się waszym stanom duchowym, psychicznym, fizycznym podczas snów. Pamiętajcie, że zazwyczaj najsilniejsze sny pojawiają się tuż po uśnięciu i tuż przed przebudzeniem. Rozumiesz? Można wyłuskać też, jeżeli wstajecie w nocy, możecie też wyłuskać sny, które są bardzo głęboko ukryte, ale natychmiast musicie je zapisywać. Wstajesz rano, wstajesz w nocy, zachciało ci się siku i masz jakiś obraz, rozumiesz? Błagam, natychmiast go zapisz, bo jak pójdziesz siku i wrócisz, to już zapomnisz. Rozumiesz? Już zapomnisz. Pozostajesz wybudzony z tej głębokiej fazy i ta głęboka faza snu to jest bardzo gruba, bo generalnie tam są najgłębsze rzeczy. Są prorocy, którzy prowadzą specyficznego rodzaju formy spania. Oni się systematycznie budzą. Na przykład budzą się po 5 razy w nocy, po 6, co godzina się budzą. Rozumiecie? I przyjmują sny, które mają. Bo są sny z najgłębszych pokładów w ogóle ich umysłów. Przetworzone przez najgłębsze pokłady ich umysłów. No ale to jest w ogóle orka. To trzeba mieć od Boga w ogóle przekonanie, że tak żyć. Natomiast zazwyczaj najlepiej pamiętamy sny te, które są przed przy zaśnięciu albo tuż przed przebudzeniem porannym. I z tych będzie najwięcej w waszym życiu. Natomiast tak czy inaczej zapisujcie, żebyście tego nie utracili. I łączcie te rzeczy i dzielcie się nimi. Ale też nie rzucajcie w ludzi tym, że wam się coś śniło. Uczcie się, tak jak uczyłem, przetwarzać te rzeczy. Na poselstwa. Na proroctwa, na nauczania, na korekty, na różnego rodzaju wpływ na drugiego człowieka, zachęcenie czy coś. Nie przekazujcie snów w tej surowej bryle snu. Śniło mi się dzisiaj, bracie, że skakałeś z wieży. A na dole było pełno krokodyli. Ciekawe, co to znaczy. Zapytaj Pana. Wiesz, o co chodzi? Proszę, no tak, no to teraz jest te charyzmatyczne teksty takie w ogóle. Nie, jak się czujesz, rozumiesz, o co chodzi, co tam u Ciebie słychać, tylko widziałem Cię na budynkach, w krokodyle skakałem. I zapytaj Pana, czy wszystko w życiu Twoim w porządku. Rozumiesz, człowiek chodzi, nie wie, co, nie wie w ogóle, co jest grane. Nie opowiadajcie takich bredni ludziom. Bo to się krzywdzi. Nie pozwalajcie też, aby wasze sny były wam wykładane przez wszystkich dookoła. Tylko też nie bądźcie mądrzy, komu opowiadać sny. Bo często pójdziesz, zaraz ci ktoś wyłoży. Rozumiesz? To nie tak działa. Czasami są ludzie, którzy to robią częściej, czasami są ludzie, którzy to robią z większą intensywnością. Natomiast nie ma takiej służby wykładania snów. Takich nie ma służb. Fajnie by było. Nic nie robię w królestwie, tylko siedzę i sny wykładam. Taki. Ale nie ma takiej służby. To tyle, przyjaciele.